Witam w firmie Chakram, w głównej siedzibie w Tarnowie. Dzisiaj zaprezentuję Wam sposób montażu instalacji gazowej Sequent 32 na przykładzie samochodu Kia Picanto z 2014 roku z silnikiem 1.2 o mocy 85 koni mechanicznych. W skład tej konkretnej instalacji wchodzi centrala sterująca Sequent 32, która znajduje się za akumulatorem, reduktor Genius MB1200, filtr fazy ciekłej, nad którym znajduje się elektrozawór, filtr fazy lotnej, czujnik temperatury oraz ciśnienia gazu oraz wtryskiwacze marki BRC. Zbiornik znajduje się w miejscu koła zapasowego. Jego nominalna pojemność to 28 litrów, co pozwala przejechać nam tym samochodem około 400 km. Zawór tankowania na życzenie klienta umiejscowiony został w zderzaku. Zgodnie z wytycznymi klienta wskaźnik gazu zamontowany został w środkowej konsoli. Koszt tej konkretnej instalacji to 2900 zł. Przy oszczędnościach rzędu 14 zł na każde przejechane 100 km zwróci się ona po około 21 tysiącach km. Do każdej instalacji otrzymują Państwo komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu, wyciąg ze świadectwa homologacji, atest na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.